Dawno, dawno temu siedzieliśmy z moim przyjacielem Kacprem w domu i nie mieliśmy na nic pieniędzy. Bardzo chcieliśmy pojechać do Tajlandii. Pomyśleliśmy sobie, co tam, mamy czas. Pojedziemy autostopem. To trochę niebezpieczne. Wymyśliliśmy, że pojedziemy przez Ukrainę, malutki przesmyk przez Rosję, dalej Kazachstan, Chiny i Laos i jesteśmy na miejscu. Te kraje są całkiem bezpieczne, ale Ukraina przestała być bezpieczna. Odpuściliśmy. Teraz po latach stać nas na bilety. To jest film o tym, jak pojechaliśmy z Kacprem do Tajlandii. Very simple. No to jadę. Mieszkam w Kopenhadze, a Kacper w Łodzi. Spotykamy się w Warszawie. Na lotnisku w Warszawie czekali na mnie moi rodzice, Kacper i jego narzeczona Marika. Spotykamy się tylko na chwilę, bo zaraz mamy lot do Dubaju. Bierzemy tylko bagaże podręczne, nie mamy żadnych rezerwacji poza samolotem. Jedziemy zupełnie w ciemno i na bieżąco będziemy ustalać, co robimy. W samolocie mieliśmy open bar, a nasza stewardesa ciągle przynosiła nam drinki. 6 godzin lotu zleciało błyskawicznie. W Dubaju wylądowaliśmy około 23:00, trochę pijani. Jesteśmy w Dubaju! Następny lot mamy za 22 godziny. Nasz plan na ten czas to spędzić noc na plaży i rano wejść na Burj Khalifa, najwyższy budynek na świecie. Musimy łapać któreś z tych beżowych taksówek. Wiem. Pełna. To jest kolejka, żeby złapać taksówkę. Nie mieliśmy zarezerwowanego żadnego noclegu. Rano idziemy na Burj Khalifa, ale to będzie za 10 godzin. It's right there. Tam. Burj Khalifa jest tam. Długo nie mogliśmy znaleźć wejścia na plażę. Wzdłuż brzegu były wielkie budowy, hotele i wielkie domy z prywatnymi plażami. Musieliśmy to wszystko obejść. Dotarliśmy do plaży w Dubaju. Spanie na plaży nie jest legalne, ale schowaliśmy się w budce ratownika. W nocy było zimno, około 14 stopni, a my w dresach. Nie mieliśmy wody, tylko buteleczkę Hennessy z samolotu. Żałowaliśmy, że nie zostaliśmy na lotnisku. Po 3 godzinach ruszyliśmy się, bo było za zimno. Czuliśmy się brudni, głodni, spragnieni i skacowani. Świt ukazał nam majestatyczną ścianę budynków, panoramę Dubaju. Hydra! Gdzie? Kierowaliśmy się na Burj Khalifa. Jest najwyższy na świecie, więc widać go już z lotniska. Wiedzieliśmy dokładnie, dokąd iść. Tam. Później zdając sobie sprawę, że przebieranie się w tamtym miejscu było bardzo ryzykowne. Dubajska policja jest bardzo surowa, a nieobyczajne zachowanie jest karane nawet chłostą. Musieliśmy przejść przez stację metra, a z niej jednokilometrowym tunelem do największego na świecie centrum handlowego. I dalej idziemy. Wejście do wieży jest w tym centrum. Przez samo centrum szliśmy ponad kilometr. Tutaj można zobaczyć, gdzie dokładnie jest taras widokowy. Got it. Thank you very much. Na 146 piętro wjechaliśmy oczywiście najszybszą na świecie windą. Nie byliśmy na samej górze, ale i tak bardzo wysoko. Tutaj pokazuję, jaką drogę przeszliśmy od plaży. Tu jest ten długi korytarz. Tu taki teleskop.
Później poszliśmy do Dubai Aquarium połączonym z mini zoo. Rybki pluły w tarczy, żeby rozmyć przylepione do niej jedzonko. Około 20 mieliśmy lot do Bangkoku. Jeszcze zostało parę godzin, a my byliśmy zmęczeni, więc poszliśmy się przespać do sztucznego parku. To jest największy na świecie parasol przeciwsłoneczny. Ta wielkość i przepych Dubaju robiły na nas wrażenie, ale byliśmy już znudzeni. Imponujące, ale wydawało się takie nadmuchane, jakby bez sensu. Było fajnie, ale marzyliśmy już o tropikalnej tajskiej plaży. Może gdybyśmy nie byli tak zmęczeni, lot do Bangkoku był opóźniony.